Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. W tym filmiku mamy dla Was dwa pomysły, jak zrobić zakładki do książek, a właściwie uszyć na maszynie. To są bardzo proste projekty, idealne dla początkujących. To jest pierwsza zakładka, właściwie taki pasek, a druga zakładka to jest taki narożnik. Zakładamy sobie na ruch kartki i wiemy dokładnie, na której kartce, na której stronie skończyliśmy czytać. Więc to jest właśnie taki pomysł, bardzo prosty, się wsuwa, wysuwa. A druga to jest bardziej tradycyjna zakładka, po prostu pasek materiału. I to są wszystkie rzeczy, które nam będą potrzebne do uszycia takich zakładek. Będziemy potrzebować oczywiście materiałów i podstawowych rzeczy jak nożyczki, linijki. Mamy tutaj też flizelinę, to służy do wypełniania i nadaje nieco sztywności materiałowi. To jest pierwsza nasza zakładka. Mamy też kawałek materiału woskowanego, czyli takiej ceraty jak gdyby. I mamy pasek flizeliny i pasek zwykłego materiału. I teraz na początku sobie złożymy ten materiał, a potem do środka włożymy pasek flizeliny, a na końcu doszyjemy kawałek materiału woskowanego. Tutaj mamy 15 cm na 7 cm, jeśli chodzi o wymiar tego materiału. Składamy go sobie na pół. Oczywiście prawą stroną do środka i teraz zszywamy wzdłuż trzech boków, tam gdzie mamy otwarte boki. Pamiętajcie o małym otworze, który sobie stawiamy na przewrócenie całości na drugą stronę, najlepiej na samym środku. I kawałek flizeliny też składamy sobie na pół i kompletnie, dokładnie zszywamy dookoła. Tutaj nie musimy zostawiać żadnego otworu na przewrócenie. I teraz przewracamy materiał na drugą stronę. Najlepiej sobie w tym momencie wyprasować ten kawałek materiału żelazkiem, ale jeżeli nie macie żelazka, możecie to zrobić ręcznie, tak jak właśnie ja to robię, jak to widzicie. I wkładamy przez ten otwór na jednym z boków, wkładamy kawałek flizeliny zszyty. I teraz możecie jeszcze raz wyprasować, jeśli macie żelazko. Dzięki właśnie temu wypełnieniu w środku zakładka będzie bardziej sztywna. Możemy sobie zrobić dodatkowy szew wzdłuż brzegów wszystkich, i dłuższych, i krótszych, bo możemy ten krok zostawić na sam koniec, kiedy przyszyjemy już kawałek z ceratą. I właśnie został nam jeszcze kawałek ceraty, który przyszyjemy w tym miejscu. Odwracamy na drugą stronę, czyli na lewą, i zszywamy wzdłuż krótszych boków. Potem przewrócimy na drugą stronę i włożymy właśnie w tym miejscu. I teraz nakładamy ten element materiału na dół naszej zakładki i na końcu przyszyjemy. I
teraz zszywamy tutaj wzdłuż tego brzegu i nasza zakładka będzie gotowa. I tak wygląda gotowa zakładka. Tradycyjna, zwykła, paskowa zakładka. Tutaj z ceratą na dole i z wypełnieniem usztywniaczem w środku. I teraz nasz drugi pomysł. Do tego będziemy potrzebować 3 kwadraty materiału 8x8 cm mają boki i składamy sobie 2 z nich prawą stroną do środka i obszywamy dokładnie dookoła, zostawiając tylko otwór na przewrócenie materiału na drugą stronę. Najlepiej, żeby to było otwór na środku boku, a nie na rogu. A jeśli chodzi o ten kawałek materiału, ten składamy sobie na pół i zszywamy jego 2 boki, tak żeby powstał nam trójkąt. I też zostawiamy mały otworek na przewrócenie na drugą stronę. I zaginamy sobie ten margines, który nam wystaje. I w tym miejscu zszywamy ten otwór, który został zostawiony do przewrócenia materiału na drugą stronę. To samo jeśli chodzi o trójkąt. I teraz możemy sobie obydwie części wyprasować, jeśli mamy oczywiście tylko pod ręką żelazko. I robimy też dodatkowy szew. Dzięki temu wszystkie brzegi będą równiutkie. A teraz przykładamy sobie trójkąt do kwadratu. Dokładnie równo przy brzegu i zszywamy. Tutaj nie trzeba zostawiać żadnego otwarcia na przewrócenie na drugą stronę, po prostu zszywamy wzdłuż dwóch boków i w tym miejscu, w to miejsce możemy włożyć kartkę i mamy gotową zakładkę. Czy jedną zakładkę, to jest jedna zakładka to jest trójkąt, kwadracik, a druga zwykły pasek materiału, trochę bardziej sztywny dzięki usztywnieniu i z kawałkiem ceraty na dole. I tak wyglądają nasze zakładki w użyciu. Tutaj mamy sobie zakładkę narożnikową na rogu. Możemy zaznaczyć nią więcej stron, niekoniecznie jedną, może to być cały przedział stron. I tutaj tradycyjna zakładka. Zwykła zakładka z usztywnieniem, z flizeliną i ceratą. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jak zwykle zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!